i rzetelnym przeanalizowaniu zapisów zamieszczonych w projekcie budżetu na 2014 rok radni PiS i RDG uważają, że przedmiotowy projekt nie zawiera pozytywnych i koniecznych do wprowadzenia zmian. Nie rozwiązuje ważnych społecznie problemów, których oczekują wszyscy mieszkańcy. Nie może być dla nikogo zaskoczeniem, że z uwagi na przypadające wybory samorządowe szacunki i prognozy zostały tak skalkulowane, a w wielu przypadkach po prostu dopasowane, żeby wykazać jak największą nadwyżkę operacyjną, chociaż i tak w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 jest ona mniejsza i ogranicza możliwości inwestycyjne z uwagi na istniejący dług. Wykonanie przedstawionego projektu budżetu jest nierealistyczne i niepewne i z góry skazane na niepowodzenie, dlatego że po pierwsze, zaplanowane dochody bieżące w pozycji, udział w podatkach budżetu państwa w wysokości ponad 105% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok nie są niczym uzasadnione i zapewne w ciągu roku ulegną zmniejszeniu. Po drugie, dochody majątkowe składające się w 80% z dotacji nie są możliwe do osiągnięcia, ponieważ na niektóre zadania nie ma jeszcze podpisanych umów na finansowanie. Po trzecie, prognozy w zakresie wydatków bieżących wydają się być mocno zaniżone, szczególnie w części dotyczącej remontów i polityki społecznej. Nie zadbano o osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Nie zaplanowano dostatecznych środków na przeprowadzenie koniecznych i pilnych remontów obiektów użyteczności publicznej. Zaplanowano natomiast wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego. W wydatkach bieżących aż 45% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co jest sytuacją niekorzystną dla finansów miasta. Po czwarte, wydatki majątkowe na poziomie zaledwie 27% w stosunku do wydatków ogółem są zdecydowanie niewystarczające, żeby odczuć pozytywne zmiany na rynku pracy. Realizacja części przedsięwzięć, które miały być wykonane i oddane do użytkowania w 2013, jest opóźniona. Na zadania kontynuowane przeznaczona została kwota w wysokości prawie 129 milionów złotych. Nowych przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących standard życia w projekcie budżetu nie ma. Całkowicie niewytłumaczalna jest hojność pana prezydenta w stosunku do spółek sportowych. Objęcie dodatkowych akcji w Olimpii i w Grudziąckim Klubie Motorowym na łączną kwotę 3 milionów 685 tysięcy złotych jest nie do zaakceptowania, a mówienie, że miasto stać na finansowanie wysoko kwalifikowanego sportu jest niepoważne. Przypominamy, że sportowe spółki akcyjne zostały powołane w głównej mierze dla ułatwienia pozyskiwania sponsorów zewnętrznych. Po piąte, wyliczona nadwyżka w kwocie 1 550 000 zł jest marginalna, jeżeli nawet udałoby się ją wygospodarować, nie wpłynie na poprawę stanu finansów miasta. Po szóste, założone przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Stan długu nie ulegnie zmniejszeniu i na koniec 2014 roku ma wynieść 217 875 000 zł. Konsekwencja pod postacią spłaty odsetek do 2027 roku w wysokości ponad 57 milionów przerzucona na przyszłe pokolenia. Należy podkreślić, że dochody ze sprzedaży mienia szacowane w 2014 roku w wysokości 6 020 000 zł nie wystarczą nawet na zapłatę samych odsetek wyliczonych na kwotę 9 911 000 zł. Od zaciągniętych zobowiązań, co potwierdza, że pieniądze nie są w naszym mieście wydawane rozważnie. Sytuacja samorządu w wyniku realizacji przedmiotowego projektu budżetu nie poprawi się. Brakuje środków na współfinansowanie inwestycji, których wysokość jest niezadowalająca, a dotychczas pożyczone pieniądze nie pobudziły rozwoju miasta. Nie przybywa również miejsc pracy. Większość pracujących z uwagi na niskie wynagrodzenia skazanych jest na wegetację. Rzeczywiście trudno nie zgodzić się z opinią,
że projekty inwestycyjne są nietrafione, nieakceptowalne i niekonsultowane ze społeczeństwem, że potrzeba umiaru i racjonalności wydawanych pieniędzy, że konieczny jest program naprawy i uporządkowania finansów. Panie Prezydencie, prowadzi Pan politykę niszczącą lokalne firmy. Podwyższa każdego roku podatki i opłaty lokalne. Koszty funkcjonowania miasta są zdecydowanie za duże w stosunku do możliwości finansowych. Przepisy prawa, w szczególności ustawa o finansach publicznych, wymusza na zadłużonych jednostkach samorządowych, a Grudziądz do takich właśnie należy, redukcję zadłużenia poprzez drastyczny spadek wydatków. Ma to swoje odzwierciedlenie w załączonej wieloletniej prognozie finansowej, z której wynika, że wydatki majątkowe do 2015 roku drastycznie spadną do poziomu 15 milionów rocznie, co praktycznie oznacza dla miasta stagnację, zwiększenie biedy i bezrobocia. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że prognozy zakładane w poprzednich budżetach w okresie ostatnich 7 lat nigdy się nie sprawdziły, że skala błędów była duża, że ich rekonstrukcja następowała praktycznie każdego miesiąca, a Pan Prezydent nie dba o zwiększenie dochodów, nie wdraża inwestycji rozwojowych i do tego nadal brnie w długi, radni PiS-EPG nie będą głosować za przyjęciem budżetu w proponowanym kształcie.